No, cześć kochani, właśnie się obudziłam i obudziła mnie pierwsza myśl, że pomimo tego, że wczoraj nagrywałam film, że koniecznie muszę wam dzisiaj coś przekazać. To nie to, że ja się zchannelingowałam z Abrahamem, ale po prostu coś takiego rano było, taki impuls, że mam coś do powiedzenia i to dzisiaj nagrywam. Ale też przy okazji, bo mam dzisiaj tego loka jeszcze, bo pytacie, jak, o co chodzi z tym lokiem, no to ja go robię po to, żeby to długie włosy, ciężkie, żeby tak nie leżały jak taka czapka, to ja zakładam tutaj, widzicie, to są skarpetki marki Vans. Służą mi cały czas do wszystkiego. Noszę też takie skarpetki jako pantofelki. A drugie info to jest na temat mojej poduszki, która jeździ ze mną wszędzie po świecie, ale ona nie jeździ sensu stricte, tylko jeździ mentalnie, bo ja ją za każdym razem kupuję w każdym mieście, gdzie jest IKEA. To jest prosiaczek i prosiaczek się zakłada tutaj i on idealnie, tu jak się śpi z prosiaczkiem. No, to z tych rzeczy to tyle mam wam do powiedzenia i zaraz się ubiorę, ogarnę i zacznę nagrywać. Jeszcze wcześniej zrobię te szklanki. Trening, szklanki i nagrywanko. Hej, hej! Jakie są dzisiaj twoje wibry? Na jakich frekwencjach lecisz? Jaka jest szansa, że to dzisiaj właśnie ucieleśnisz, wymanifestujesz to, o czym marzysz, to, o czym myślisz? W jaki sposób możesz dostać się do wiru? No, własnego wiru. Dzisiaj mam dla ciebie dużo takich informacji budujących. Nie, że zmyślonych, nie, że nagle stwierdziłam, że będę ci teraz, tak jak powiedziałam, lizać ego w sposób nieprzyzwoity. Nie. To nie są moje słowa, to nie jest, że nagle wymyśliłam to. To wszystko jest channeling. Wszystko, co ci mówię, wyciągam wnioski i informacje od tego, co mówi Esther Hicks, channelingowana, prawda, z Abrahamem. To jest wiele jednostek świadomości, które jej przekazują dane myśli. To, co Neville Goddard mówił, który się przebudził za życia i zaczął rozkumywać, rozkminiać i rozkumywać tę całą historię, tę naszą grę. To, co mówi Michelle w swoich channelingach, to wszystko sumuję i to ci mówię. Także to nie są objawienia tylko na zasadzie inwersji. Będę taka inna, taka Pepsi kolowa i ty dzięki temu pójdziesz za mną w dym. Tak nie jest. Ja ci mówię to, co jest esencją. Jeżeli jesteś, czujesz się biedniejsza od innych, jeżeli czujesz się naprawdę biedniejsza od innych i porównujesz to, widzisz i wiesz, że nawet nie porównując, po prostu na pierwszy rzut gałki to widzisz, bo ktoś tam narzeka, że nie ma na coś, na Lamborghini, a ty nie masz jak związać koniec z końcem. Ty nie wiesz, jak zakończyć miesiąc. Ja już pomijam, że jeszcze masz jakiś podopiecznych pod sobą. Jeżeli ty jesteś chora, czyli niezdrowa, bo też nie staram się unikać słowa chora, zaraz ci powiem dlaczego. Co tu mi tak, o, tu muszę się przesiąść, bo tu mi takie światło mnie rozświetla, a przecież widziałaś, że ja mam włoski ładnie podniesione. Jeżeli ciebie rzucono, miałaś faceta, zostałaś rzucona i to nie w sposób taki, że psuło się już od dawna, żebyś w jakiś sposób się do tego przygotowała, tylko nagle, z dnia na dzień, metodą współczesną, metodą SMS-ową, nawet metodą zostawienia na lodówce karteczki. Ja rozumiem, że to jest dla ciebie ekstremalnie trudne, bo to jest bardzo proste do zrozumienia. To pamiętaj, że im bardziej odczuwasz ten brak, stwarzasz większy wir. Nie bój się, że sobie pomyślisz, Jesus, no to ja mam takie braki, to jeszcze jakiś wir stwarzam. Wir, czyli ten vortex. Ja tak powiedziałam milion razy, nie lubię tego słowa. Nie, że nie lubię, tylko jakiś taki wir, bo mi się zawsze kojarzyło to, wiesz, z tym wirem takim jeszcze innym, też okej. Okay. Z tych rytuałów tybetańskich, prawda, z energii wiru. Energia wiru to jest w ogóle osobny rozdział. Energia wiru to jest wielka energia. No, nawet się robi specjalnie, przelewa się wodę w ten sposób, żeby się zawirowała, jak ją wlewasz do butelki. No, ale to nie chcę znowu dygresjami cię tutaj tłuc. I jest taka sytuacja, że ten wir jest większy. Dlaczego? Dlatego, że więcej cierpisz, więcej o tym myślisz, więcej oddajesz temu uwagi. Naprawdę dużo, potwornie dużo. Jedna pani napisała, że straciła kogoś 9 lat temu i czy w ogóle dla niej jest jakaś szansa kiedykolwiek spotkać. Jest, nie wiem, 7 miliardów ludzi. Naprawdę uważasz, że tutaj się zalogowałaś tylko dla tego gościa, z którym się umówiłaś, który odszedł?
sama to stworzyłaś. Zwykle tak jest, jak ktoś tak umiera wcześniej, dużo odumiera cię, ja można tak powiedzieć, to jest to umowa przedwstępna, intercyza jeszcze w innej sferze świadomości, bo tak naprawdę to potem jest tylko jedna wielka świadomość. No i ty stwarzasz ten wielki wir. Tam jest bardzo, on jest gruby, on jest rosochaty. Jak ty się możesz tam dostać? Jak ty się możesz dostać do tego wiru, skoro ty cały czas, chcąc, nie chcąc, jesteś po stronie braków, dlatego że te braki są potwornie duże, są większe niż innych ludzi, bez oceniania, bez porównania. No po prostu czujesz to, widzisz, nie potrafisz być ani chwili beztroska. Cały czas jest to poczucie strachu, lęku. I co robi Matrix? No Matrix tylko czuje noskiem, prawda? I jeszcze więcej ci tego dokłada. I każda koperta pod drzwiami to jest twój strach, czy to nie będzie. Każdy telefon to jest przerażenie. I na tym strachu lecisz. I cały czas w tym kontraście, w tym oporze. W jaki sposób to porzucić? W jaki sposób odejść z tego miejsca i wskoczyć do miejsca, gdzie chociaż przez chwilę, chociaż przez 17 sekund. No i tutaj naprawdę no, ta uważność będzie odgrywała ważną rolę. Jeszcze coś ci powiem, bo dużo co zależy od podjętej przez ciebie decyzji. Dużo zależy od tego, jaką ty masz świadomość względem siebie. Ty nie musisz być przebudzona. Znowu przytoczę tego Steve'a Jobsa. Czy on był przebudzony? No trudno, raczej nie. Raczej można z tego, co mówił i tak dalej. No ja był witarianinem, ale to jeszcze mało. Po prostu był w frekwencjach tej wyobraźni, tej przyszłości. Każdy, kto tu odnosi sukces. Jakiś bardzo prosty człowiek, który produkuje okna plastikowe. I możesz powiedzieć, plastik tu, to nieistotne, nie oceniaj. Mówimy teraz o jego bardzo dużej swobodzie finansowej dzięki temu, że miał frekwencję odpowiedzi na swój problem. A jego problem to było, jak zrobić kasę, jak utrzymać, jak to zrobić. I dostał odpowiedź i przeniósł się wibracyjnie do odpowiedzi. Ale być może nie miał takiego początku. Być może, ale niekoniecznie. Może miał. Może było wszystko bardzo problematyczne. Może nie miał z czego utrzymać żony, dzieci i tego wszystkiego. Może tak było. Nie wiemy tego, prawda? Tego akurat nie wiemy, co było z nim. Ale wiemy na 100%, że dzisiaj ma sukces finansowy. Nie interesujemy się jego sprawami porteczkowymi, rozporkowymi. Nie wiemy, czy tam jest też sukces. Ale jest to gość spełniony finansowo. W razie czego wszystko se może kupić. Pieniądze są ważne tutaj, bo pieniądze chodzą za tobą w tej grze wszędzie. Zwróć uwagę, są wszędzie, wszędobylskie. Nawet taki człowiek, który jest całkowicie niepopularny w tym Matrixie dzisiaj, jest brzydki, ma sześć nóg i tak dalej i w ogóle, i czuje się. On, jak ma pieniądze, idzie sobie do miejsca, gdzie za pieniądze sobie kupi wszystko, co w danym momencie potrzebuje. Może uczucia miłości nie kupi, no ale ty, piękna bogini miłości, divine love, dlaczego zostałaś opuszczona? Przecież ci niczego nie brakowało. No może dlatego, że po prostu za bardzo, za dużo dawałaś, za dużo oczekiwałaś. Zamiast w tym czasie zająć się własnymi przepływami i z tymi przepływami można sobie naprawdę wesprzeć się w życiu. Może nie w wielkiej miłości, ale jakąś tam miłość można przyciągnąć łatwiej. Łatwiej, bo ludzie nie chcą już mieć tych problemów strasznych. Czyli zdanie prorocze. Twój wir jest większy, ponieważ prosiłaś bardziej intensywnie i zostaniesz wysłuchana, tylko jak to skumasz. Zobacz, jest diagnoza choroby. Każda diagnoza pogłębi chorobę. Każda. Ponieważ po usłyszeniu diagnozy nie da się nieświadomie zacząć myśleć o czymś innym. Po prostu ta myśl cię opętuje. Każda diagnoza pogłębia chorobę. Czy to ja cię namawiam, żebyś nie chodziła do lekarza? No nie, no zupełnie cię tego nie namawiam, to sobie sama decydujesz, ale uważaj na diagnozę, bądź przygotowana, co usłyszysz, czy jesteś gotowa, czy chcesz, czy nie zacząć od razu od wyleczenia się, nie od leczenia, bo leczenie, to całe healing, to jest po prostu proces, który trwa, a ty potrzebujesz już wskoczyć do wiru. Twój wir jest ogromny, zastanówmy się, dlaczego o wiele łatwiej ci
siedzieć i traktować siebie gorzej. Dlaczego o wiele łatwiej cię siebie umniejszać, niż dostać się do własnej pełnej mocy. Jesteś boginią mocy. Jesteś absolutnie wielowymiarową istotą. Jesteś światłem. Dlaczego grasz jak półgłupek? No ja rozumiem, są te problemy, trudno się to łatwo mówić, jak się nie czuję. Ja bardzo dużo czuję, nie myśl, że ja po prostu nie czuję tutaj, ale jest coś takiego w tobie, że sobie nie pozwalasz, że gdzieś tam im bardziej chcesz, tym bardziej otwierasz kanał na nie chcę, na boję się zmian. Mam debila w domu, ale on jest oswojony. W lustrze zawsze widzisz przeszłość. To już było. To jest guma wyrzuta, a ty do tej wyrzutej gumy usiłujesz tam się smak doszukać, bo kiedyś ona była pyszna, bo kiedyś ta guma taka była smaczna. To niemożliwe, że ona jest teraz wyrzuta. Jest wyrzuta. Nie ustosunkowuj się do wyrzutej gumy. Weź nową gumę. Ale w jaki sposób ty możesz wejść w nową gumę, kiedy ty jesteś w prawdziwych, niskich wibracjach prośby, strasznie ważnej prośby, bo jesteś na przykład porzucona i chcesz, 9 lat czekasz na gościa, 9 lat, nic innego do ciebie nie dociera. Dlaczego? Dlatego, że się diagnozujesz, że cały czas się diagnozujesz jako porzucona, jako opuszczona, jako ta gorsza, jako ta niezdolna do wejścia na wyżyny swojej mocy. Ty, bogini, ty, boska, oboska miłości, ty w pełnej mocy, ty nie wierzysz w siebie, jak niepiśmienna analfabetka, która nie jest w stanie zrozumieć, o czym się tutaj mówi. Nie jest w stanie zrozumieć. I takie jest to wcielenie. Niczego nie skuma. Niczego. I będzie cały czas wystraszona Matrixem, będzie w reakcji, będzie mi cały czas mówić o jakichś igrzyskach, o jakichś takich rzeczach. Nie mam pojęcia, ja nie wiem w ogóle. Byłam we Francji, nie wiesz, że teraz są w Paryżu igrzyska? Byłam 4 miesiące we Francji, tak. I teraz wróciłam z Hiszpanii, tak. I zapytaj mnie, kto jest prezydentem Hiszpanii. Nie mam pojęcia. W ogóle mnie to nie interesuje. Tam nawet chyba jest jakiś król. Też? Nie wiem. Jeszcze we Francji, no to trudno nie wiedzieć, kto jest prezydentem, no bo tam ciągle się to narzuca, nie? I tam cię wszyscy, wszyscy cię zaczepiają w tym temacie. Ale po prostu nie wiem i nie chcę wiedzieć, nie obchodzi mnie to. Interesuję się tym, czym Matrix się nie interesuje, dlatego, że to jest zbyt gładkie. Zbyt gładkie, rozumiesz? Jak podnosisz własną tożsamość, stajesz się wygładzona dla Matrixu. Dla wahadeł destrukcji. Nie mogą cię haczyć, bo nie mają za co cię hacznąć. Coraz mniej rzeczy, które interesuje Matrix, nie interesuje ciebie. Tak szczerze, mnie to gówno obchodzi. Słowo daję. Gdyby nie to, że niektórzy moi czytelnicy mi mówią o jakiejś Idze Świątek i o turniejach, że przegrała, to no współczuję, cieszę się też, kiedy wygrywam. Bo tak działa wszystko, tak jesteśmy w tej wibracji. Ona wzrastała bez przegranych. No to bardzo boli. Każda przegrana daje ci pomysł na to, żeby podwibrować do wygranej. Diagnozujesz się tak, że wzmacniasz wszystkie choroby. Wzmacniasz chorobę braku, chorobę niekochanej, każdą. A tu trzeba w ogóle zapomnieć o słowie choroba. Jeżeli już pozwalam ci użyć, nie otwieram procesu zdrowienia. Od razu wskakuję do zdrowia. Dlaczego to mogę zrobić? Dlatego, że wibracje zdrowienia to są niewiele różnią się od wibracji niezdrowia. Ekstremalnie inne wibracje, inne frekwencje są tam w wirze. I mówię ci, 16 sekund masz, żeby zauważyć, że ta myśl cię dołuje. 16 sekund, to nie jest tak mało, weź sobie włącz stoper. A dlaczego 16? Bo jeżeli minie 17 sekunda, to ta myśl się wibracyjnie zakorzeni. Zakorzeni się. I co będzie? Następną pociągnie podobną. Przygotowuję teraz program. To będzie program z moimi wykładami na każdy element
tego, co trzeba robić. Nie rozumiałam, byłam w czarnej dupie wielokrotnie. Nie rozumiałam, że nawet powiem Ci, że gdzieś mnie to jarało, że jestem w tej czarnej dupie. Jestem w najbardziej czarnej dupie, jaką tylko sobie można wyobrazić. Siedzę tak w czarnej dupie, że aż się po prostu orgazmicznie do tego podchodzę, bo jestem w najbardziej czarnej dupie niż inni. I inni, jaka to ja jestem inna. I wtedy weszłam do cukierni Krakowia. Wtedy tam sprzedawano kremówki. Najlepsze, mówiono, że te kremówki są najlepsze z Wadowic, ale tak naprawdę najlepsze były zawsze z Krakowi. Zobaczyłam tę laskę, ona tak pakowała tak szybko, tak potrafiła tym sznurkiem, to był taki sznurek i w ogóle tam, bo to była taka cukiernia M.O. I tak patrzyła w dal, takim wzrokiem niewidzącym. Ja sobie myślę, ja... To ona się wywyższa tu. Ona myśli, że jest po prostu... Dobrze, to ja jestem taka sama, wywyższam się niczym, zamiast robić, wskoczyć, nawet poprosić. Siedziałam w tym dole i nie przyszło, byłam tak zarozumiała, tak dumna, że nie przyszło mi do głowy, że mogę poprosić, żeby tam nie siedzieć, że mogę sobie wyskoczyć. Możesz poprosić, proście, a dostaniecie. Tylko odpowiedź na Twoją prośbę jest na zupełnie innych frekwencjach. No i właśnie... Jak się dostać na frekwencję odpowiedzi, czyli frekwencję wiru? Tam, gdzie stworzyłaś największy wir, bo najbardziej cierpiałaś. Tam, gdzie naprawdę jest dużo, dużo. Grubo tam jest. Masę Twoich pragnień. I w każdej chwili, jakbyś tam tylko wpadła. Ale Ty nie chcesz. Mija 16 sekund złej myśli, a Ty jeszcze. I pogłębimy. I pogłębimy tę myśl. I pójdziemy jeszcze do kogoś, niech nam to potwierdzi. Na tym krzesełku przed tym doktorem siedzi następna i sobie tak razem popierdalacie. I tak się jeszcze bardziej, moja jest najmojsza, moja, ja jestem najchorsza. Diagnoza pogłębia chorobę. Każdą, każda diagnoza. To, że powiesz o sobie, że jestem biedna, to pogłębi Twoją biedę. To naprawdę nie jest takie trudne. Zwrócić uwagę, o czym myślisz przez 16 sekund. I jeszcze jest coś, co jest bardzo budujące, o czym mówi Abraham. To się nie dzieje od razu. Podobnie jak w tym lustrze rzeczywistości, w tej refleksji. To jest wszystko Twoja refleksja. Ta choroba to jest tylko ta refleksja. To, że jesteś opuszczona, ten były, ten SP, to jest tylko Twoja refleksja. To jest odbicie w lustrze. Tego nie ma, to jest wyrzuta guma. I podobnie jak jest właśnie ta wyrzuta guma, czyli to jest to spóźnienie, to każdą taką myśl można nadpisać myślą inną. Jeżeli tylko się przyłapiesz. Przecież nie da się być całe życie, cały dzień w kontroli. Nawet zresztą Abraham odradza, żeby siedzieć cały czas w tym wirze. Zresztą tam się, to jest niemożliwe, żebyś tam siedziała. Jakbyś już będziesz tam cały czas siedziała, no to jesteś Abrahamem, no to już nam mów. To już nam wszystko mów, no to już całkowicie masz otwarty kanał energetyczny. Bo tak jest, że ty masz takie rury i one są pozatykane. To są te kanały do tego wiru na przykład. I one są pozatykane. I ty zajmujesz się odtykaniem czegoś. Zajmujesz się odtykaniem, czyli co robisz? Siedzisz cały czas w dole, siedzisz cały czas w tej prośbie. Siedzisz cały czas tam, gdzie już poprosiłaś i w tym samym momencie stworzyłaś. Rozumiesz? W momencie, jak poprosiłaś, od razu dostałaś, żeby nie było. Tylko, żeby móc odebrać to, co stworzyłaś, żeby móc się dostać do tego swojego ogromnego wiru, bo byłaś bardzo nieszczęśliwa, bardzo porzucona, bardzo samotna, więc stworzyłaś mega wir. Ale i to natychmiast dostałaś odpowiedź, tam się pojawiło natychmiast, bezzwłocznie, bo to się dzieje na poziomie energetycznym, a nie na poziomie tutaj 3D, gdzie wszystko ma tę bezwładność. To ty zaczynasz przetykać rurę w tym dole. I pogłębiasz go. Tam nie masz co szukać. Olej całkowicie tamte rury. Tam się nie dokopiesz. Tam ugrzęźniesz. To jest bagno. Zapadniesz się jak ten. Blondyn w czerwonym bucie. To jest piękny film. Francuska komedia sprzed miliona lat. Wszyscy inni stali na podłożu i nie zapadali się. A on właśnie stanął. I oni tak patrzą na niego ze zdziwieniem. A on się zapada. Podobne przyciąga podobne. Poznał laskę, która też jest tak strasznie pechowa. Piękny, piękny. No lałam, ale nie wiem, czy on się nie zestarzał teraz. I ty tam przetykasz. Przetkam to. Tracisz czas. Te są zapchane błociskiem wszystkim. Po co to robić? Po co siedzieć i przepychać nieprzepychalne, kiedy można czymkolwiek. To nie musi być myślenie o tym smutnej sytuacji, która jest dla ciebie smutna. To nie musi być
myślenie cały czas diagnozujące rozstanie, chorobę, brak kasy. To może być jakiekolwiek wprowadzenie się w stan radosny. W stan, gdzie to jest wszystko pootwierane. W rzeczywistości te kanały są otwarte. W ogóle ta energia męska to jest przetykanie rur. To jest ciągłe, ja muszę to przetkać, ale to jest jeszcze zatkane, to ja idę to przetkać. Od tego są hydraulicy. Ty się tym nie zajmuj. Zarób kasy, będziesz miała na hydraulika, żaden problem. Pad problem, jak mówią Francuzi, Paryżanie, którzy doskonale wiedzą, że jest olimpiada w ich mieście. Więc tak, i tam w ogóle nie trzeba nic przetykać. Zapomnij o przetykaniu. Przetykanie to jest energia męska, konieczność przetykania czegokolwiek to jest energia męska, to jest płynięcie pod prąd. Ty, bogini, ty, osoba, która może mieć, która ma maksymalną moc, czy ona musi coś przetykać? Ty płyniesz z nurtem i na jakikolwiek temat popłyń, gdzie potrafisz. Nie wiem, jeżeli ci sprawia przyjemność, zacznij śpiewać, tańczyć, nagraj se coś, zrób se coś. Jeżeli potrzebujesz, jeżeli jesteś w lęku. Ja, jak byłam w lękach, to pomagała mi lampka szampana. I teraz się zdziwiłam, czemu mnie już w ogóle nie ciągnie do szampana? I w ogóle, i tak mnie to nudzi, i w ogóle mnie to nie kręci, nie potrzebuję tego. I nagle sobie uświadomiłam to proste, ponieważ zniknął mój lęk. Ponieważ zniknął mój lęk, to ja już nie potrzebuję środka, który działał tak naprawdę antylękowo. Bo rozpuszczał te wszystkie niepokoje i tak dalej. I to wiesz, ja, która tyle mówi i popierdala niby mądrze, to nagle tego nie zauważyłam. Dlaczego? Jestem się, dlaczego? I kupuję tylko tego szampana, bo jest piękny, bo stoi sobie. Ale ostatnio kupiłam w ogóle butelki abstrakcyjne, słuchajcie. W ogóle, co takich w ogóle rzeczy w życiu nie kupuję, bo fajnie wyglądają na półce. Tylko się martwię, bo to piwo Ale, takie kupiłam w cenie, prawda, szampana takiego dobrego, takie wielkie piwo, zaraz wam pokażę śmieszne, no i ono jest tylko do tam do 25 roku, więc będę musiała jakiegoś tutaj pana zmusić do obychlania, bo żadnej lasce odmawiam ci piwa, to jest straszne. I siedzi taka napompowana piwskiem, taka wielka, taka rozgrzana, taka śmierdząca piwskiem. To jak już potrzebujesz, to lampka szampana, nawet dwie, ale nie piwsko. Jak to w ogóle, wiesz, piwo odbiera kobiecie moc, moim zdaniem. Piwo jest po prostu nieseksy. Kobieta w mocy jest boginią, pożądaną. Nic, a ty tylko, jak ta guma wyrzuta. No właśnie, widzisz, tyle dygresji, wracamy do tego, od czego zaczęłam. Jest to spóźnienie. Ty widzisz wyrzutą gumę, a to, czyli stary news, a ty się do tego odnosisz, bo ciągle pamiętasz o tym smaku, ale to było, tego smaku już nie ma dawno. To jest wstrętnie wyrzute, ochydztwo. I to samo jest tutaj. Pojawiła się zła myśl, paskudna, lękliwa, o przyszłość, o teraźniejszość, czy ty zawsze już będziesz sama, a może ty nikogo nie spotkasz już, a może ten SP teraz uprawia seks taki zajebisty z jakąś super dżagą, no, a ty mu dodałaś tylko poziomu swoją zajebistością, no i on teraz może łowić tam, gdzie nigdy nie miał dostępu. No różne myśli ci mogą przychodzić do głowy. Albo, że zostaniesz zdiagnozowana, jeżeli chodzi o zdrowie. Albo, że zaglądniesz na konto, a tam ci zajebali jakąś kasę, albo jakiś rachunek przyjdzie. I ty się tym martwisz, że to pomyślałaś, że to teraz się zamanifestuje. Hola, hola, właśnie masz ten czas. Już nawet par 6 to 16 sekund i tak zdążysz. Podchorąży zawsze zdąży. Więc to ci mówi tutaj sierżant Elio. Szybciutko. Jakąś inną myśl nałóż, jeżeli nie możesz w tym temacie, bo się naprawdę czujesz sfokusowana na SP i nie możesz w tym temacie, to sobie przypomnij, że fajnie wyglądałaś w tej sukience, albo to, że widziałaś tam gdzieś w sklepie i to było fajne i sobie może coś kupisz, albo sobie w przyszłym miesiącu kupisz, albo coś. Coś takiego. Albo, że teraz idziesz przyciąć kwiatki. Przyciąć, bo widziałaś tam suche liście. My kobiety potrafimy, nie? No. Także ten. Będzie okej. Okay. Proszę, no zostaw ten ślad węglowy. No wiem, że to jest nudziarstwo. Zostaw ślad węglowy. Cokolwiek. Serduszko, lajcnij mnie, zasubskrybuj kanał, udostępnij i to wszystko. A dzisiaj no będzie mega, było mega, nie? Bo to tam wrzucę na końcu. Było mega. Do szybkiego, bye!